Kraków nie leży nad morzem, być może, ale mamy wodę, mamy piasek, mamy plażę i mamy Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej, coś fantastycznego. Myślę, że Nowa Huta również żyje sportem i jest to jeden z przykładów, że w Nowej Hucie można również organizować przepiękne imprezy. Będziemy dbać o to, żeby te imprezy dalej się rozwijały. Sukces bardzo duży, przede wszystkim klub sportowy Wanda po raz kolejny może gościć najlepszych zawodników w Polsce. Obsada tego turnieju damsko-męskiego wyśmienita. Tym razem skuteczny atak w narożnik boiska przeciwniczek Jagody Gruszczyńskiej. Mamy bardzo mało możliwości do zobaczenia sportu na najwyższym poziomie, stąd bardzo się cieszymy, że taka impreza w Nowej Hucie. A jest szansa na to, żeby siatkówka nie tylko w Krakowie, ale tutaj właśnie w Nowej Hucie znowu odzyskała blask. Mam nadzieję, że tak, hala po remoncie. Mamy jedną najładniejszą halę w Polsce. Mamy dwie drużyny w pierwszej lidze. Myślę, że wrócimy do tradycji, a szczególnie do tradycji w dzielnicy Nowa Huta. Każdy chciał na pewno z nami wygrać, chłopaki zagrali naprawdę dobry mecz, musieliśmy się dużo namęczyć, nastarać, ale udało się, to jest najważniejsze. No tak powiedział Mariusz, no, nie mieli nic do stracenia, w pierwszym secie grali jak znów, kończyli takie piłki, w ogóle nie spodziewaliśmy się, że taką przyjmą taktykę. No, organizacja na pewno fajna, super, ale to jest finał, potrzeba więcej takich turniejów jak ten finałowy, żeby i pula nagród była i taka atmosfera na trybunach, więc teraz ukłon. Mówię w stronę działaczy, żeby się uczyli tylko od Krakowa, żeby każdy turniej Mistrzostw Polski wyglądał podobnie. W Królewskim Krakowie, po raz trzeci w historii, ale pierwszy tutaj, Grzegorz Mijałek i Mariusz Prudel. I rytmiczne brawa, drodzy Państwo, tak jest, pożegnajmy Kraków, nową hutę. Idę tam, gdzie chcę stworzyć sobie miejsce, gdzie się poczuję wolny i gdzie nie przytłacza przestrzeń. Na koniec wam powiem o każdego z was potędze. Polega na tym, by dać siebie co dzień odrobinę więcej. Polega na tym, by dać co dzień z siebie odrobinę więcej. Polega na tym, by dać co dzień z siebie odrobinę więcej. Co to była za historia u ciebie z muzyką? Jakie to były fascynacje? Ja zostałem ukształtowany, uformowany, zdefiniowany przez czwórkę z Liverpoolu. Beatlesów, tak? Beatlesów. Mój ojciec był zagorzałym, jest nadal, chociaż teraz mniej, był zagorzałym fanem Beatlesów. I ja między 6 a gdzieś tak 12 rokiem życia słyszałem Beatlesów w domu codziennie. Beatlesi są dla mnie alfą i omegą, początkiem i końcem i stwórcą wszechrzeczy. Podobno ludzkość dzieli się na tych, którzy wolą Stonesów i Beatlesów. No to ja jestem zdecydowanie z Beatlesów, a co za tym idzie, jestem melodykiem. Więc i jestem fanem dobrze napisanej piosenki, jestem fanem dobrego tematu. Razem z Teatrem Łaźnia Nowa udało nam się zrobić cykl imprez przez całe wakacje i trochę pokazać, że Zalew właśnie może spełniać funkcję taką, jak spełniał w latach 60., 70., powrócić do tej tradycji imprez kulturalnych, społecznych tutaj. Pływający uniwersytet to taka letnia szkoła wiedzy o Nowej Hucie, gdzie w atmosferze wakacji dowiadywaliśmy się o historii Nowej Huty. Takie podstawowe trasy Solidarności to albo wychodzili z huty i mniej więcej tu nad Zalewem już na nich czekali. Są takie zdjęcia ludzi uciekających po tychże alejkach. Ludzie przechodzili bocznymi drogami do Bieńczyc, do Arki Pana. Jak się tłum przedarł, to szedł na plac centralny. Także tutaj Aleję Lenina, wtedy dziś Solidarności, nazywano Zomosztrasę. Plac centralny to był Gazplac. Potem szli ulicą Rewolucji Kubańskiej, czyli dzisiaj Andersa, tak, do Ronda Kocmyrzowskiego, skręcali do Arki. Albo szli jeszcze podpalić Lenina, tak? Znaczy podpalić, ale przynajmniej go tam poturbować
i tędy do Arki Pana. Drużyna trenera Władysława Łacha awansuje w efektownym stylu do ekstraklasy. A tak cieszyła się publiczność, że w przyszłym roku znów obejrzy ligowe derby Krakowa. Przed 25 laty awansowaliśmy do ekstraklasy. To był największy sukces piłkarzy, Hutnika i mój w historii klubu. Nikomu to wcześniej się nie udało. Mimo, że byli wspaniali piłkarze i trenerzy, mimo, że było bardzo duże wsparcie kombinatu metalurgicznego, nam się to udało i to był ogromny sukces. Wspaniale jest Polakom wrócić na superstawę do domu. Panie prezesie, na pana ręce tutaj mam taką baterę, która jest tylko i wyłącznie dowodem wdzięczności, polskich władz piłkarskich za to, co ten klub w historii zrobił. Dzisiaj tutaj spotkaliśmy się z starszymi kolegami, którzy nas wprowadzali do drużyny z kibicami. 25 lat to już kawał czasu. W aspektach piłkarskich to są co najmniej dwa pokolenia. Myślę, że dzisiaj znajdujemy inne realia. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, kiedy Hutnik musi powrócić na jakąś ważną mapę miasta Krakowa, jeżeli chodzi o sport, polski sport, bo w momencie, kiedy zmienił się ustrój, ten klub chyba najbardziej ucierpiał, jeżeli chodzi o możliwości ekonomiczne, finansowe, organizacyjne. Ta atmosfera rodzinna była w tym zespole zawsze i ona chyba już zawsze taka zostanie. My spotykamy się, rozmawiamy, tak jakbyśmy wczoraj grali ostatni mecz ligowy. Po przerwie Bukalski był już niekwestionowanym wodzem krakowskiej ofensywy. W 58 minucie podał idealnie w tempo Bartłomiejowi Jamrozowi, a ten pociągnął dalej tę akcję równie dobrze jak ten, który ją rozwinął. Ja trafiłem na zespół złożony w większości z wychowanków, wspaniałych chłopaków, których ambicją było awansowanie do tej pierwszej ligi. Udało się i z tego niezmiernie jestem szczęśliwy, bo pozostały wspaniałe wspomnienia, relacje przyjacielskie, które trwają do dziś.